myślisz, ilu przybyło mu wyznawców? Twierdzą nawet, że Jezus potrafi wskrzeszać zmarłych. Jeśli jest popularniejszy od ciebie i innych kapłanów, to twój problem, Naszonie. Nie Rzymu. Ale niektórzy nazywają Jezusa Mesjaszem, Zbawicielem narodu. Chyba przesadzasz. Jeśli zaczną nazywać go królem, może dojść do powstania. Czy to nie jest problem Rzymu? Bibliotece ponad godzinę temu. Co ty sobie... Krzyś jest tam. No właśnie, ostrożnie, bo nie chcielibyśmy wypadku. Cześć, Marek. Bartek. Ciężkie te skrzypce. A gdzie jest... Krzysiu Protonie, co ty wyprawiasz? Gizmo, rusz się. Bardzo przepraszam, czy ma pani przepustkę za Gonisy? A ty, Giz? Co ty robisz? To takie ekscytujące. Krzyś zrobił mnie menadżerem zespołu. Odkąd zakwalifikowaliśmy się do mega popularnego show Najlepszy Zespół Świata, cały mój czas pochłania bycie... królem. Królem? Królem czego? Na przykład rock'n'rolla. Ta świetnie jest być królem. Nie mogę zniżać się do poziomu mniej ważnych członków zespołu. Sama rozumiesz? Trochę szybciej, Gizmo. Chcesz? To masz. Gizmo, gazu! O, czekaj, Gizmo, przestań! Ola, nie wiesz, z kim zadarłaś. Masz przyjemność gadać z królem? Księga ksiąg! Ksiąg, stój! Będę w telewizji! Nie mogę! Zabieram was na spotkanie z prawdziwym królem, synem Boga. Weź się w garść, Giz. Powiedz nam, gdzie jesteśmy. Moje geosensory wskazują, że jesteśmy w Betanii, małym miasteczku kilka kilometrów od Jerozolimy. Czas? Pierwszy wiek. I zdaje mi się, że ktoś przyciągnął tu niezły tłum. O, słuchajcie. Tak, tak, przybliżcie się. Mój przyjaciel i mistrz Jezus jest Mesjaszem. Co to jest Mesjasz? Według mojej bazy danych, Mesjasz to po hebrajsku wybraniec, namaszczony przez Boga, który pewnego dnia stanie się najwspanialszym królem w historii. Świetnie. Gość trzyma się blisko króla. To jakby moje kręgi. Twoje kręgi? Przyhamuj. To Jerozolima w pierwszym wieku. Nikogo tutaj nie znamy. Szukam w pierwszowiecznym Huschu. Według moich infoskanerów ten człowiek to Szymon Piotr. Jest uczniem Jezusa z Nazaretu. A Jezus ma stać się tak sławny, że będzie go znał cały świat. Super, chodźmy. Kiedy spojrzałem na wodę pod moimi stopami, zobaczyłem, że nie ma tam nic, co mogłoby utrzymać mnie na powierzchni. Ej, pomogę ci, Piotrze. Dziękuję. Nie ma za co.
I wtedy Jezus podał mi rękę i wyciągnął mnie. I stałem tak wraz z Nim na samej wodzie. Musicie przyjść i Go posłuchać. On jest drogą do zbawienia. Prowadź, Piotrze. I nie martw się. Moi ludzie z chęcią poniosą twoje kosze. Jasne. Nie mogę się doczekać, żeby spotkać człowieka, który chodzi po wodzie. A ja nie mogę się doczekać, kiedy przegrasz na przesłuchaniu i znów staniesz się sobą. Chodźcie, poznacie też innych uczniów. Jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Okej, może nie aż tak dobrymi. Jan i jego brat powiedzieli, że Jezus to im obiecał zaszczytne miejsce, kiedy zostanie królem. A dlaczego nie nas miałoby to spotkać? Ponieważ wśród nas są tacy, którzy lepiej rozumieją, czego potrzebuje król i władca. Judasz ma rację. Dlaczego ty, Janie? Czemu nie ja miałbym dostąpić zaszczytów? Naprawdę chcesz usłyszeć odpowiedź? Piotr, który szedł na dno jak kamień. Ja przynajmniej wyszedłem z łodzi. Gdzie była twoja wiara, kiedy Jezus nas wzywał? O co mnie oskarżasz? Już idzie. Witajcie, Olu i Gizmo. Dziękuję, że przynieśliście nam jedzenie. On mnie zna. Wie, jak mam na imię. Kto by między wami chciał być wielki, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. A teraz idźcie. Jutro wyruszamy do Jerozolimy. Powinni głośniej krzyczeć. Przecież to przyszły król. A Jezus nie powinien jechać na osiołku. Król jeździ na ogierze. Nie tego nam trzeba. Jeśli Jezus chce zostać królem, musi zacząć zachowywać się jak król. Dobra, ludzie. Proszę się nie przepychać. Później będzie czas na autografy. Giz, co ty wyprawiasz? Jako menadżer Krzysiak kieruję publicznością. Hej, to dobry trening dla przyszłej gwiazdy rocka. Podburza ludzi, wjeżdżając do miasta w ten sposób. Widziałem już większe tłumy. Wymachują gałązkami palmowymi. To symbol bohatera zwycięzcy. Czy Rzym jest gotowy, by Jezus zwycięzca zastąpił Cezara? Jezusie z Nazaretu! Musisz uciszyć ten tłum! Naruszasz porządek publiczny! Powiadam wam, jeśli ci umilkną, natychmiast krzyczeć zaczną kamienie. Genialne! Nie powstrzymasz wschodzącej gwiazdy! Judaszu, to wymyka się spod kontroli i samotny wiesz! Wszystko ucichnie, gdy wejdzie już do świątyni.
świątyni sprzedaje się zwierzęta? Zwykle jest tu paru kupców sprzedających zwierzęta na ofiarę. A ci wymieniają pieniądze podróżnych na miejscową walutę. Ciekawe, gdzie są teraz Jan i Judasz. Mieliśmy spotkać się tu z Jezusem. Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców! O nie! Skandal. Nie ujdzie mu to na sucho. Giz, chodźmy. To źle wróży. Mistrzu, takie działanie przynosi nam tylko złą sławę. Chodźmy stąd. Mój czas dobiega końca, a mam jeszcze dużo do zrobienia. Jezus wzbudził zamieszki w świątyni. Idź tam, to sam zobaczysz. Co zobaczę, to zobaczę. Krzysiu, myślisz, że oni aresztują Jezusa? Sam nie wiem. Musimy odwrócić ich uwagę i ostrzec jego uczniów. Giz, daj nam darmową przepustkę do sektora krwawienia z nosa. Okej. Witamy na pokładzie linii lotniczej Gizmo! Dobra, Giz, na trzy! Nie cierpię gwałtu i przemocy, ale ich należało dobrze opakować. Judaszu! Piotrze! Krzysiu, gdzie ty byłeś? Musimy coś zrobić. Rzymscy żołnierze tu idą. Chyba chcą aresztować Jezusa. Mówiłem, że nie wyniknie z tego nic dobrego. Nie mają podstaw, by go aresztować. Jezus naucza ludzi i im służy. Jest zmęczony, Piotrze. Chcę odwiedzić Marię i Martę w Betanii i odpocząć. A więc to są te twoje zamieszki na Szonie. Marnujesz mój czas. Marianusie! Przestań, kobieto! Marnujesz cenny olejek! Moglibyśmy go sprzedać i dać pieniądze ubogim! Zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubogich zawsze mieć będziecie, a nie zawsze będziecie mieć mnie. Co to znaczy?
cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Ile mi za to zapłacisz? 30 srebrników? Kiedy mi wydasz Jezusa? Kiedy przyjdzie czas? Gizmo, co ty znowu wyprawiasz? A, wynająłem miejscowych paparazzi, żeby zrobili Krzysiowi zdjęcia z Jezusem. No wiesz, żeby wrzucić do tabloidów. Gizmo, fotoaparat jeszcze nie istnieje. No, tak, ale oni szkic machną raz, dwa. Natychmiast ich spław. Dobra, chłopaki, zbierajcie się. Pam, 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 pam. Krzysiu, mógłbyś mi podać misę z wodą i ręcznik? Pewnie, załatwię to w mgnieniu oka. Olu, Jezus chce mieć misę z wodą i ręczniki, skocz po to. O, już skaczę. A ty, Krzysiu, co robisz? My nie skaczemy, co nie, Jezu? Inni skaczą za nas. Niczego cię nie nauczyłem? O nie! Ty, znaczy, no więc... No i przepadło. Tak nie zachowuje się król. Słudzy myją nam stopy, kiedy wracamy z podróży, a nie przyszły król. Świetnie cię rozumiem. On w ogóle nie zachowuje się jak gwiazda. Myślę, że król powinien... Znaczy... Czemu on to robi? Nigdy nie będziesz mył mi nóg. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną nic wspólnego. Panie, umyj więc nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Krzysiu, dobrze się czujesz? On ma zostać królem, Giz. On jest mega gwiazdą. Słuchaj, wszyscy mówią, jaki Jezus jest wspaniały, a on po prostu myje im stopy. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. To możliwe. To nie może być prawda. Co masz czynić, czyni szybko. Jonasz, dokąd idziesz? Czy Jezus czegoś potrzebuje? Przyniesiemy. Serio? My? To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Co ci jest, Krzysiu? Sam nie wiem. Nic. Nie. Wyraźnie coś cię gnębi. Po prostu myślałem, że ze mnie jest gość.
Zgrywałem się na gwiazdę, no nie? No z ciebie jest gość, Krzysiu. Na pewno wygrasz konkurs Najlepszy Zespół Świata. A Jezus, ten najsławniejszy gość w dziejach, chce tylko służyć innym i nauczyć nas tego samego. Rozumiem, że być wielkim znaczy coś zupełnie innego. Nie chodzi o mnie. Chodzi o wszystkich wokół. Krzysiu, chyba już wracamy. Ojcze, nie proszę cię, żebyś zabrał ich z tego świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Ola, przepraszam za to, jak się zachowywałem. Tak. Jezus chyba miał rację, co? Gizmo, dla ciebie też byłem okropny. Strasznie się rządziłem. Przebaczysz mi? Pewnie. Czy to znaczy, że nie mogę więcej używać megafonu, żeby rządzić się w twoim imieniu? Dokładnie tak, jak powiedziałeś, Giz. Od teraz będziemy przede wszystkim służyć innym. O nie! Prawie zapomniałem! Zespół! Pomogę ci! Weźmy we dwóch! Dzięki, Krzyś. Fajnie, że odrosły ci ręce. To żart. Żartowałem. Hej, chłopaki! Krzyś wrócił, już nie gwiazdoży! Właśnie tak zachowuje się prawdziwa gwiazda. Całkiem zmień dla ciebie, Panie, żyć już chcę. Moje życie.